Kamila Zielińska, uczennica Szkoły Podstawowej imieniu Wojska Polskiego w Zbójnie. Po raz pierwszy przyjechała na Mistrzostwa Polski torowe szkół podstawowych. Zdobyła 3 koszulki mistrzyni Polski, 3 złote medale. Jest to prawdziwa rewelacja. 4. konkurencję wygrała, ale sędziowie uznali, że była to nieczysta walka na finiszu, a z sędziami się nie dyskutuje. Ja chciał tak przy okazji jeszcze może dopowiedzieć, że ta szkoła ma już tu swoje tradycje kolarskie. Wiele uczennic się przewinęło, które też wcześniej zdobywały medale tutaj właśnie na torze w Pruszkowie, ale Kamila pobiła wszelkie rekordy, zdobywając 3 koszulki mistrzyni Polski. Pokażemy tą koszuleczkę może tutaj. Kamilka, przytrzymaj, pochwal się tym. Nazywam się Kamila Zielińska. Moją nauczycielką od WF-u jest Ewa Budna. Witam, Rafał Madejski. Jestem dumnym ojcem mojej kochanej córki, która na Mistrzostwach Polskich Szkół Podstawowych w ciągu 2 dni tego weekendu zdobyła 4 złote medale we wszystkich konkurencjach. No i oddaję głos mojej jeździe. Wiktoria Madejska, zwyciężyłam wszystkie konkurencje, przy okazji odjeżdżając z Kreczu i wyścigu punktowym. Uczęszczam do publicznej szkoły podstawowej nr 6 w Brzegu, której dyrektorem jest pani Anna Krokosz. Moim trenerem jest Franciszek Maszumański, który wychowywał wiele medalistów Polski, świata, a także Europy. I serdecznie zawdzięczam mu całą moją karierę i również mojemu wefiście i przy okazji wychowawcy panu Dariuszowi Rzekowi. Proszę Państwa, Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w kolarstwie torowym to impreza, która w tym roku, jak również w latach poprzednich, stała na najwyższym poziomie zarówno organizacyjnym, ale też i sportowym. Mnóstwo młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych przeżyło tutaj mnóstwo pozytywnych emocji, za co ja chciałbym im w imieniu Polskiego Związku Kolarskiego serdecznie podziękować i pogratulować. Oczywiście wielkie podziękowania dla Wielkopolskiego Związku Kolarskiego i prezesa Luciusza Wasilewskiego, który zawsze ze sportem młodzieżowym, ale nie tylko młodzieżowym jest. Wielkie podziękowania i gratulacje. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych 2024. Dziękuję bardzo. Zakończyły się dwudniowe zawody Mistrzostw Polskich Szkół Podstawowych na torze kolarskim w Pruszkowie. Wystartowało tutaj 230 zawodników z 12 województw ze 137 szkół podstawowych. Zawody te zostały rozegrane wczoraj w 2 konkurencjach dla wszystkich klas przy szkołach podstawowych od 4 do 8, jak również dzisiaj. Rozdaliśmy 40 kompletów medali, zawodnikom wręczyliśmy faktycznie te 40 kompletów medali, wręczyliśmy koszulki mistrzów Polski. Zawody przebiegały naprawdę wspaniale, wszyscy byli zadowoleni. Było parę upadków, nie wszyscy są jeszcze doszkoleni, ale wiadomo, to są początkujący zawodniczki i zawodnicy, którzy jeżdżą na torze, ale chcą jeździć, jeszcze w tej chwili trenują, pomimo że się zawody skończyły. Także wspaniała impreza. Ja chciałem podziękować szczególnie tutaj Ministerstwu Sportu za pomoc w organizacji tej imprezy. I też chciałem powiedzieć, że to jest jakby kontynuacja zamierzeń świętej pamięci Mariana Więckowskiego, ponieważ on zaczął nadzieje olimpijskie, on mnie wdrożył w te imprezy wszystkie i dlatego ja kontynuuję i będę nadal dla tych dzieci robił wszystko, żeby one miały, żeby one mogły startować, żeby miały możliwość udziału w zawodach ogólnopolskich. I dlatego Wielkopolska od nowego roku bardziej się zajmie jeszcze dziećmi ze szkół podstawowych. Thank you.